teraz pan prezes wyszedł z drugiej strony lustra, jak Alicja z Krainy Czarów, i nagle się okazało, że świat wygląda inaczej niż mu przekazywano. I myślę, że to też jakiś był moment wkurzenia. Dlaczego tak długo to trwało? Bo pan Poręba napisał w swoim twicie, że złożył dymisję, która nie została przyjęta. Mhm. A nie została przyjęta dlatego, że trwały dyskusje, kogo mianować szefem sztabu, bo niestety wybór był, jak to zwykle w polskich partiach, szukano najmniej umoczonego, do którego można się przyczepić od razu. No ale to tam było wiele wątpliwości wokół pana Brudzińskiego. Były remonty mieszkań, było finansowanie przez pracowników spółek Skarbu Państwa, prawda? No, tam było. Myślę, że pan Bielan ma więcej rzeczy za uszami, chociaż teraz dyplomatycznie mówi, że nie ma nic do pana Poręby.